Cześć, tu Pan Belfer. Najlepszy YouTuber wśród nauczycieli i najlepszy nauczyciel wśród YouTuberów. Witaj na kolejnej lekcji chemii. Będzie mi miło, jeśli zostawisz suba i wdusisz dzwoneczek. A jeśli to wideo będzie dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę i jakiś miły komentarz. No to zaczynamy! No. To witaj na lekcji, na której dowiesz się wreszcie, jak napisać konfigurację elektronową, czyli prawdopodobnie to jest temat, z którym możesz mieć dosyć duże wyzwania, misiu i wywiórko, więc ja ci chętnie w tym pomogę, ale ważne jest to, żebyś ogarniał lub ogarniała to, co było do tej pory, czyli tam te wszystkie z układu okresowego, protony, neutrony, elektrony, to nam się tutaj wszystko przyda. A na dzisiejszej lekcji. Dowiesz się, jak narysować uproszczony model atomu konkretnego pierwiastka chemicznego, jak zapisać powłokową konfigurację elektronową atomu konkretnego pierwiastka chemicznego, jak zapisać pełną, podpowłokową konfigurację elektronową atomu konkretnego pierwiastka chemicznego, jak zapisać skróconą podpowłokową konfigurację elektronową atomu konkretnego pierwiastka chemicznego. Ja już wiem, że brzmi trochę jak w jakimś innym języku bym mówił, ale wybaczcie, tak po prostu jest na tej naszej chemii. Więc te trzy punkty są podobne do siebie, ale niestety różnią się tym, co będziemy tam pokazywali, znaczy w sensie, z czego będę starał się wam, was, was nauczyć. Czym różni się jon od atomu i jak określić liczbę elektronów w danym jonie? Jak zapisać podpowłokową i podpo, powło, jak zapisać powłokową i podpowłokową konfigurację Elektronową jonów, jak ustalić blok energetyczny układu okresowego pierwiastków, do którego należy dany pierwiastek. Sporo, sporo przed nami. Warto, żebyś wziął, wzięła sobie karteczkę. Co jakiś czas, kiedy będę robił tutaj zadanie, przede mną na filmie zrobiłem sobie pauzę, tak? I w tym momencie spróbowała, żebyście spróbowali, po prostu razem ze mną rozwiązać to zadanie, a potem sprawdzili, czy zrobiliście tak, jak powinniście zrobić. No dobra, słuchajcie, zaczynamy, bo. Wyzwanie jest naprawdę ogromne. Punkt pierwszy. Hmm. Krok po kroku pokażę Wam, jak narysować uproszczony model konkretnego pierwiastka chemicznego. Słuchajcie, chodzi o model atomu konkretnego pierwiastka chemicznego. Przyda Wam się też układ okresowy, nieważne w jakiej formie, skąd go weźmiecie, ale ważne, żeby miał te podstawowe informacje, tak jak ten, który ja tutaj Wam wkleiłem. I zaczniemy sobie teraz krok po kroku wykonywać to zadanie. Jest polecenie. Narysuj uproszczony model atomu boru, tak? Macie napisane, którego boru, czyli 11b, izotopu 11. Krok po kroku, tak? Mamy takie rzeczy, które teraz sobie zrobimy. Będziemy to robili krok po kroku. I teraz zobaczcie. Zobaczcie, na co będziemy zwracali uwagę. Odszukaj pierwiastek w Układzie Okresowym Pierwiastków. No to zaczynamy od tego. Proszę bardzo, zaznaczyłem. Tutaj znajduje się bor. Dalej mamy odczytaj jego liczbę atomową z. Przypominam wam, że to jest liczba atomowa. OK. Dzięki czemu dowiesz się, ile protonów znajduje się w jego jądrze atomowym i ile elektronów krąży poza jądrem. Czyli już wiemy, że mamy, uwaga, 5 protonów. No, i mamy 5 elektronów, no bo przypominam Wam, że protonów i elektronów jest tyle samo. I to wynika też właśnie z liczby atomowej. Odczytaj liczbę masową danego izotopu z zadania, bo to już wiecie z wcześniejszych lekcji, że mm, mamy różne izotopy danego pierwiastka i one różnią się od siebie liczbą neutronów. Nie odczytacie tego z układu okresowego, bo w układzie okresowym jest podana średnia. A my tutaj potrzebujemy konkretną. Liczbę. I tutaj w zadaniu jest podane, że to jest chodzi o, e, o liczbę masową 11. Oblicz liczbę neutronów w jądrze atomowym, odejmując od liczby masowej liczbę atomową z. No to zobaczcie, po prostu liczba neutronów, sobie napiszę w skrócie, liczba neutronów to jest po prostu od liczby masowej, czyli 11, przypominam Wam skąd wziąłem tą 11, tutaj odejmujemy piątkę wziąłem ją stąd, wychodzi nam. Że mamy 6 neutronów. Dobra? To jest takie proste obliczenie. Teraz byliśmy na punkcie czwartym. I teraz uwaga. Narysuj jądro atomowe i wpisz w nie liczbę protonów i neutronów. Proszę bardzo. Mamy jądro atomowe, które znajduje się w środku. Wiemy, że jest tam 5 protonów i wiemy, że jest 6 neutronów. Dobra, dalej mamy, słuchajcie, kolejny punkt. Narysują atomowe. to już zrobiliśmy. Pamiętaj o oznaczeniu ich symbolami P plus i N0. Mogą być też inne oznaczenia. Może, można zaznaczyć tylko ładunek jądra. Czasami w niektórych podręcznikach jest wpisane po prostu 5. Plus. To oznacza, że tylko nas protony wtedy interesują. Dalej mamy. Odczytaj w układzie okresowym numer okresu, w którym znajduje się dany pierwiastek. Przypominam Wam, że numer okresu to jest. To jest to. O, czekajcie, bo nam zniknęło. O, no jest dobra. E, to jest to. To są okresy. No i teraz to jest, moi drodzy, drugi okres. Jakby nie patrzeć, nie? 1, 2, 3, 4. Czyli jesteśmy w drugim okresie. No bo bor, Przeciągamy sobie tą karteczkę. Jest też w drugim okresie. Wiadomo o co chodzi. E, dobra, to odczytaliśmy. Jedziemy dalej. Narysuj tyle powłok elektronowych elektronowych, jaki jest numer okresu. Ok, no to powłoka elektronowa oczywiście symbolicznie rysujemy pierwszą i rysujemy drugą. Tak, no bo że jest w drugim okresie, to wiemy, że są dwie powłoki. Eee, podpisz powłoki swoimi symbolami. No to pierwsza ma symbol K, druga ma symbol L. Dobra, jedziemy dalej. Jesteśmy na ósmym punkcie. Dziewiąty. Oznacz powłokę walencyjną ostatnią. No to możemy sobie tutaj, słuchajcie, to w jakiś sposób oznaczyć podpisać, że ta ostatnia to jest powłoka walencyjna. Pamiętajcie, to jest ważna powłoka, ona nam się później mocno przyda. Powłoka walencyjna, czyli ta ostatnia. Walencyjna. Dobra, jedziemy dalej. Przypomnij sobie, ile elektronów jest w atomie tego pierwiastka. Czyli zobaczcie, to w tym momencie przypominamy sobie to. OK, bo teraz będziemy, uwaga, te elektrony rozkładali na tych dwóch powłokach. Czyli wiemy, że jest 5 elektronów i teraz musimy je rozłożyć. I teraz zobaczcie, następna rzecz. Odczytaj z układu okresowego numer grupy, w której znajduje się dany pierwiastek. Proszę bardzo, mamy numer grupy tutaj. Czekajcie, zaznaczymy sobie numer grupy. Patrzcie, 13. Bo to jest ważna informacja. Grupa, przypominam Wam, to jest. Od góry do dołu, tak? Tak jest grupa w układzie okresowym. Tak, tak. Tak, tak jest okres, tak jest grupa, bo to często wam się myli. Mm, dobra, jedziemy sobie dalej. Odczytaliśmy, że 13. Dalej wpisz liczbę elektronów walencyjnych, czyli tych na ostatniej powłoce, która jest równa numerowi grupy. Ale pamiętaj, że dla grup od 13 do 18 odejmujemy cyfrę 10. No to znaczy, że jeżeli mamy grupę 13 w naszym przypadku, to piszemy po prostu 3 elektrony na powłoce walencyjnej, nie. Uwaga. Bo. 13 minus 10. Skąd wiem, że 13? Ano stąd. Dobra. A 10 no to, to wiem z tego zapisu tutaj, z tego punktu. Już nie będę zaznaczał, bo za dużo tych strzałek będzie. Dobra. No dalej uwaga. Pozostałe elektrony obsadzasz na powłokach zaczynając od pierwszej powłoki K zgodnie z ich maksymalną ilością na danej powłoce. Możesz ją obliczyć korzystając ze wzoru 2 razy n kwadrat. Mówiliśmy sobie o takim wzorze wcześniej, na wcześniejszych lekcjach. N to, uwaga, numer powłoki. Wpisując elektrony na powłokach, pamiętaj o dodaniu symbolu E, minus, czyli symbolu elektronu. No to uwaga, jeżeli mamy dwie powłoki, wszystkich elektronów było pięć, to już widzicie tutaj, a trzy wpisaliśmy na ostatniej powłocy, czyli na powłoce walencyjnej, to ile nam zostało teraz na tej powłoce K? Oczywiście dwa elektrony. I to jest nasz uproszczony model atomu boru 11B. Boru 11. Dobra, jedziemy sobie dalej. Słuchajcie. Takie zadanko. Teraz moglibyście sobie zrobić na przykład pauzę właśnie i wyjąć jakiś notesik i spróbować na kartce papieru rozwiązać to zadanie, a potem odpalić ten film i zobaczyć, czy wyszło wam tak samo. To jest jedna z najlepszych metod nauki, bo wtedy możecie też rozpoznać błędy, które popełniliście. Także polecam wam zrobić to teraz. Dobra, jedziemy sobie dalej. Zadanie: narysuj uproszczony model atomu wapnia. Już nie widzimy tych naszych podpunktów, więc próbujemy to zrobić szybko i wygodnie. Pierwsza sprawa oczywiście odszukujemy w układzie okresowym wapń. Mamy wapń i spisujemy sobie, spisujemy sobie najważniejsze informacje dotyczące tego wapnia, czyli uwaga, liczba atomowa, ok. To jest 20, tu jeszcze uwaga, a wapni 40 to jest nam potrzebne. I teraz co to oznacza? Liczba atomowa 20, którą odczytałem sobie z układu okresowego, oznacza, że mamy 20 protonów i 20 elektronów. Teraz liczbę neutronów obliczam odejmując od tej liczby masowej, która musi być podana do zadania, bo mamy różne izotopy i z tego z układu okresowego tego nie odczytamy, czyli od tej liczby masowej odejmujemy liczbę atomową. Wychodzi nam, że neutronów też jest 20. Rysujemy sobie jądro atomowe, w to jądro atomowe wpisujemy składniki jądra atomowego, czyli w naszym przypadku to będzie 20 protonów. Pamiętajcie o tych symbol symbolach P+ plus i N0, żebyśmy zaznaczyli, że wiemy o czym mówimy. I teraz kolejna rzecz, musimy się zastanowić ile jest tych warstw, czyli powłok elektronowych, po których krążą elektrony, których jest w naszym wapniu 20, a to już sobie zaznaczyliśmy. No i teraz skąd to wiadomo? Uwaga, z numeru okresu. Ponieważ nasz wapń jest w czwartym okresie, 1, 2, 3, 4, no to mamy, uwaga, 1, 2, 3, 4. I nadajemy im odpowiednie symbole zgodnie z tym, co już wiecie. Pierwszy zawsze będzie się nazywał, pierwsza, e, pierwsza powłoka będzie się nazywała K. Potem mamy L, potem mamy M, potem mamy N. Ta ostatnia to jest oczywiście powłoka walencyjna. Powłoka walencyjna. Dobra? No i teraz uwaga. Mamy na tych powłokach 20 elektronów. Pamiętajcie, że rozpisujemy elektrony, bo już protony wpisaliśmy i neutrony wpisaliśmy w jądro, już jest temat zamknięty. I teraz uwaga, te elektrony rozpisujemy na powłokach, zaczynając od powłoki ostatniej. Skąd wiem, ile elektronów jest na ostatniej powłoce? Uwaga, numer grupy. No, przy drugiej grupie nie mamy co odejmować, więc wpisujemy, że na końcu są dwa elektrony po prostu. No i teraz tak, zostało mi z tych 20, które były, jak dwa już wpisałem, zostało mi 18. I teraz biorę te 18 elektronów i cofam się do pierwszej powłoki. I tam był ten wzór k razy n kwadrat, gdzie n to jest numer powłoki. No i teraz tak, k to jest pierwsza powłoka. 2 razy 1 do kwadratu to 2. Oznacza to, że na tej powłoce mieści się, maksyma, mieszczą się maksymalnie dwa elektrony. To już też wcześniej na wcześniejszych lekcjach mówiliśmy. Ponieważ ja mam 18, no to wpisuję tyle Ile się da, czyli 2 elektrony? Na drugiej powłoce, to też już wcześniej mówiliśmy, mieści się maksymalnie 8 elektronów. Możecie sobie obliczyć, to też z tego wzoru. No i ja mam zostało mi jeszcze 16. No to mam tyle, żeby tu wypełnić tą drugą powłokę, więc wpisuję 8 elektronów. Zawsze na maksa tyle, ile się da. No i teraz z tych 16, które miałem, odjąłem 8. No i zostało mi tylko 8. No to na tej powłoce, na której teraz mi została ta luka, po prostu wpisuję 8 elektronów. Chociaż z wyliczeń wyszłoby, że na powłoce M maksymalnie może być elektronów 18. Ale pamiętajcie, słowo maksymalnie oznacza, że może być też mniej. No my już nie mamy więcej, więc nie włożymy tam 18 elektronów, bo po prostu tylu nie mamy. Zostało nam 8. No i 8 wpisujemy sobie na tą powłokę M. Dobra. To są uproszczone modele atomów, dobra? To teraz uwaga, one są potrzebne po to, żeby łatwo teraz przejść sobie do konfiguracji, bo ona gdzieś tutaj się już pojawiała. Ale my przechodzimy sobie teraz, słuchajcie, do właśnie punktu drugiego. Czekajcie, kliknę. Dobra. Jak zapisać powłokową konfigurację elektronową atomu? konkretnego pierwiastka chemicznego. No i teraz słuchajcie, jak nazywa się coś konfiguracja, to pamiętajcie, chodzi o ustawienie. Jak nazywa się elektronowa, to tylko elektrony. To znaczy, że teraz już nie jest dla nas ważny konkretny izotop, no bo nie będzie nas nikt w przypadku konfiguracji elektronowej pytał o liczbę neutronów, bo będą nas wszyscy pytali o elektrony, a je odczytujemy z układu okresowego. No dobrze. No to w tym momencie bierzemy sobie, to też już wcześniej było, to taka ta nasza tabelka, którą ja sobie nazywam takim trochę hotelem odwróconej piramidy. To fajnie jest czasami sobie coś skojarzyć. Metoda skojarzeń w edukacji jest bardzo ważna, na chemii też próbujcie sobie to skojarzyć. No i mamy te nasze piętra, na których mieści się im niżej tym mniej elektronów, im wyżej tym więcej elektronów. No i teraz co to znaczy ta konfiguracja? Pamiętacie, że mamy powłokę KLM i teraz nie będziemy sobie rysowali żadnych rzeczy, tylko będziemy konkretnie wpisywali. Zobaczcie jak to zrobić. Zadanie Napisz powłokową konfigurację elektronową atomu sodu. No więc tak, piszę sobie symbol sodu. Dobra, piszę, ile on ma elektronów, czyli piszę jego liczbę atomową. Sud odczytuję sobie z układu okresowego, proszę bardzo, liczba atomowa to jest 11. Wpisuję sobie 11, to oznacza, że ma po prostu 11 elektronów dwu kropek, taki jest system zapisu i teraz zastanawiam się ile jest powłok elektronowych a jak dobrze pamiętacie to powłoki elektronowe odczytuje się z numeru okresu w którym się znajduje, a sód znajduje się w trzecim okresie, proszę bardzo tutaj trzeci okres, nie, no to mamy trzy literki K, L i M no i teraz ta ostatnia powłoka ten symbol M, to jest ostatnia powłoka czyli powłoka walencyjna, ma na sobie tyle elektronów, ile wynosi numer grupy. Czyli w naszym przypadku 1, czyli mamy 1 elektron. Przypominam wam, że było wszystkich 11. Wpisałem ten 1, to zostało mi 10. No i zgodnie z tym co macie tutaj w tej naszej tabelce tej piramidzie o tym odwróconym hotelu, mamy na pierwszej powłoce maksymalnie 2 elektrony. No więc od 10 odejmuję 2, wpisuję tutaj, no i zostało mi 8. Proszę bardzo, macie konfigurację elektronową atomu sodu. Prosta, nie? Tylko i wyłącznie. Także macie, jakby bez tego rysowania, macie powłoki po prostu zaznaczone ich nazwy KLM, a w górnych narożnikach macie wpisaną ilość elektronów. No to teraz zadanie dla Was, które to oczywiście też Wam pomogę zrobić, ale spróbujcie teraz zrobić pauzę i rozwiązać je samodzielnie. Napisz powłokową konfigurację elektronową atomu siarki. Z boku zrobię grafikę z hotelem, żeby Wam się kojarzyło. K2, L8, M18, M18, N32. Te piętra nasze, nie? No i co? Mamy naszą siarkę. Tutaj. No to w tym przypadku mamy S, liczba atomowa 16. Tu jest ta jeszcze liczba atomowa. I teraz tak. W którym, na którym piętrze, w którym okresie to się znajduje? To jest 1, 2, 3, czyli też jest trzecim, trzeci okres, jak sobie spojrzycie. W układzie okresowym można policzyć. Czyli mamy K, L, i m. Tak, trzy powłoki, no bo jesteśmy w trzecim okresie. Teraz sprawdzam, ile jest elektronów na powłoce walencyjnej, czyli na powłoce m. Skąd to wiem? Z numeru grupy. Sprawdzam, w której grupie leży nasza siarka. W grupie 16. Przypominam wam, że dla grup powyżej 10 odejmujemy cyfrę 10, więc z 16 robi nam się 6 elektronów walencyjnych. Zostało nam. Z tych 16, które mieliśmy. Jak wpisaliśmy 6, no to zostało nam 10. Wracam do pierwszej powłoki i zgodnie z tym naszym hotelem dla elektronów, wiecie, że na pierwszej powłoce maksymalnie może się zmieścić, mogą się zmieścić dwa elektrony. A ja mam 10. No to wpisuję tutaj wpisuję tutaj dwa. Czekajcie, o coś mi ciekło. O. Wpisuję tutaj 2, jest. No i jak od 10 odjąłem 2, to zostało mi 8. No i super. No i jak widzicie, na powłoce drugiej maksymalnie 8. Może być więcej przekroczyliśmy tej. Tej liczby. Dobra to już wiecie, jak zrobić uwaga powłokową konfigurację elektronową. A teraz spróbujemy wejść jeszcze głębiej, bo każda z powłok dobrze wiecie zawiera w sobie, podpowłoki, czyli takie trochę mniejsze pokoje. Eee, też o tym mówiliśmy sobie na wcześniejszych częściach. No i teraz tutaj macie w, tym, w tej grafice pokazane, jak właśnie to się rozkłada, nie? że każda z tych powłok ma w sobie te podpowłoki, podpowłoki S, na której maksymalnie mogą być dwa elektrony, podpowłoka P, na no, maksymalnie może być dla niej sześć elektronów i tak dalej, i tak dalej. I tutaj w podpowłokowej Zamiast symbolu KLM, będziemy pisać numer powłoki 1, 2, 3. I to jest wszystko. I będziemy wpisywali, jakie pokoje, czyli jakie podpowłoki zajmują elektrony w tym naszym hotelu, tak? Odwróconej piramidy, którą tutaj widzicie z boku. No dobrze, no to uwaga. Zadanie pierwsze. Napisz pełną, pełną, podpowłokową konfigurację elektronową atomu magnezu. I ja tutaj polecam zawsze sobie najpierw zrobić powłokową, jak macie czas, bo potem z niej łatwiej ogarnąć podpowłokową. Spróbujmy od tego też zacząć. Czyli najpierw zrobimy sobie powłokową, czyli magnez. Szukamy sobie magnez, w układzie okresowym jest tutaj. Jego liczba atomowa wynosi 12. No to zapisuję sobie Mg12, kropek. No i teraz tak, jest w trzecim okresie, tak, trzeci okres w układzie okresowym, czyli ma trzy literki, trzy powłoki, KLM. Ostatnia powłoka ma na sobie dwa elektrony walencyjne, no bo leży magnes w drugiej grupie, więc mamy tutaj dwójkę. No i zostaje mi jeszcze 10 elektronów, czyli wpisujemy 2 i 8. I to jest powłokowa. A teraz uwaga, spróbujemy to rozłożyć na podpowłokową konfigurację. Czyli to tak naprawdę, o co w tym zadaniu teraz chodziło. Zobaczcie, jesteśmy na, jakby powłoka K jest powłoką pierwszą. Powiedziałem Wam, że zamiast symboli powłok, czy też nas powłok, w podpowłokowej będziemy wpisywali numer powłoki. No to. Wpisujemy jeden. Ja zawsze jak tłumaczę uczniom, i to chyba świetnie trafiło u mnie na lekcji, że opowiadałem a propos tego hotelu, właśnie piramidy, opowiadałem jak to wygląda. Czyli wyobraźcie sobie, że macie 12 elektronów i wchodzicie do hotelu. Jest pierwsze piętro. Dlatego jest jedynka. Pierwszy pokój, który na każdym piętrze musicie otworzyć zanim przejdziecie dalej, to jest pokój S. Na pierwszym piętrze jest tylko pokój S. Widać w tej piramidce. No i teraz macie 12 elektronów, otwieracie sobie ten pokój i wkładacie do tego pokoju tyle, ile może się zmieścić. Czyli piszecie, 1, pierwsze piętro, S2. Tak, Podpowłoka S ma na sobie dwa elektrony. Ok, piętro już zapełnione, nic tam się więcej nie zmieści. A Wam w kieszeni zostało jeszcze 10 elektronów, bo dwa już jakby wykorzystaliście. No to uwaga, idziecie dalej. Piętro drugie. Pierwszy pokój, który otwieracie na pierwszy, na piętrze drugim, no, no znowu będzie pokój S, czyli podpowłoka S. Na niej, na niej maksymalnie mogą się zmieścić dwa elektrony. No, wy macie 10, no to macie tyle, żeby zmieścić tam maksa, więc wkładacie tyle, ile się da. 2S2. Ale uwaga, jeszcze Wam zostały elektrony. I uwaga, następna rzecz. Na, następny pokój na drugim piętrze nazywa się pokojem P. Pokój P pod powłoka P maksymalnie może zmieścić 6 elektronów. Wam zostało w tym momencie, jak dwa na początku wpisaliście, dwa znowu, to wy macie 8 jeszcze w kieszeni. No to okej, okay, no to macie ten pokój P, piszecie, jesteśmy na drugim piętrze, otwieram pokój P, no i wkładam tam 6 elektronów, bo nadal mam jeszcze w tej kieszeni. No ale jeszcze wam zostały, zobaczcie. Piętro już jest całe zapełnione. Mamy 8 elektronów, czyli już więcej na tej naszej powłoce L się nie zmieści. No to uwaga, otwieram trzecie piętro, i na trzecim piętrze, na trzecim piętrze otwieram pierwszy pokój. Zawsze tym pierwszym pokojem będzie s. Patrzę ile mi w kieszeni zostało. Zostało już tylko dwa elektrony, a wiem, że w pokoju s mogą się zmieścić maksymalnie dwa elektrony, czyli na podpowoce s i koniec. Wszystkie elektrony mi się skończyły. Czyli co to znaczy, że teraz to co zrobiliśmy, to jest tak. To jest jedynka, a to są te dwa elektrony. To jest dwójka, bo jesteśmy na drugim, na drugim piętrze, a te osiem elektronów rozpisaliśmy tu i tu. 2 plus 6. I tutaj też musiałem zaznaczyć, że jesteśmy na drugim piętrze. Dalej, dalej mamy trzecie piętro, no bo trzecią powłokę mamy te dwa elektrony, które tu wpisaliśmy. Proste. Wydaje się być takie bardzo trudne, ale to, co teraz stworzyliśmy, jest wbrew pozorom proste. Pamiętajcie o tym hotelu piętra, piętro pierwsze malutkie, tylko pokój S, który mieści w sobie dwa elektrony, piętro drugie ma dwa pokoje, S2, P6 itd tak dalej, tak dalej. A wy po kolei wkładacie te elektrony, ile tam macie, żeby je zapełnić. No dobrze. I to, co tworzymy teraz, ta podpowłokowa konfiguracja elektronowa, zresztą też, jest takim bardzo indywidualnym, powiedzmy, odciskiem palców dla danego atomu. Żaden inny nie ma takiej konfiguracji, no bo tylko magnez ma taką konfigurację, a nie inną. No dobrze. Zadanie teraz kolejne. Napisz pełną podpowłokową konfigurację elektronową atomu fluoru. Dobra. Znowu możesz sobie spauzować. A ja pokazuję Ci jak to zrobić. Fluor. Spróbujemy wersji takiej utrudnionej, w sensie profesjonalnej. Wpisujemy sobie, że ma 9 elektronów, bo to jest nasza, nasz numer mm, liczba atomowa. I teraz tak. Uwaga. Skoro wiemy, że jest w drugim okresie, tak? Bo mamy Drugi okres, to oznacza, że będzie miał dwie powłoki. Czyli będzie miał cyferki w podpowłokowej konfiguracji 1 i 2 tylko i wyłącznie. No to uwaga, skoro mamy 9 elektronów, to zaczynamy. Pierwsza powłoka ma w sobie jeden pokój, który mieści dwa elektrony. No to OK, wkładam te, te elektrony. Zostaje mi 7 w kieszeni. No to z tymi 7 idę na drugą powłokę, czyli zaczynam drugie piętro. Na drugim piętrze otwieram pierwszy pokój, który jest tym najmniejszym pokojem na każdym piętrze, czyli pokojem S. Mam 7 w kieszeni, bo z 9, 2 już zostawiłem na dole. No to w tym momencie na tym drugim piętrze wkładam w tym pierwszym pokoju dwa elektrony. Ok, z 7, wziąłem 2, zostało mi jeszcze 5 w kieszeni. Następny pokój na drugim piętrze, który otwieram bo nie mogę sobie przejść na trzecie, muszę przejść przez każdy pokój, dopiero wtedy przechodzi na przykład na trzecie, no to następny pokój, który jest na drugim piętrze, to pokój P. Na pok w pokoju P maksymalnie może się zmieścić 6 elektronów, a ja w kieszeni mam 5. No to wpisuję tyle, ile mam, bo wiem, że więcej niż 6 się nie może zmieścić, ale może zmieścić się mniej. Proszę bardzo, mamy podpowłokową konfigurację elektronową pełną dla fluoru. 1S2, 2S2, 2P5. Razem te wszystkie cyfry, które tutaj widzicie, oznaczające elektrony, muszą wam dać, to jest taki też trochę tips and tricks, muszą dać wam liczbę atomową, czyli gdzie mieć elektronów, żebyście nie kombinowali. A te jedynki i dwójki oznaczają po prostu, jakby okresowi, czy też no mówię, powłoce. Maksymalnie może być tam ta maksymalna cyferka duża, to odpowiada maksymalnej. Numerowi okresu, w którym się znajduje dany pierwiastek w układzie okresowym. Okej. Okay. Mam nadzieję, że dużo Wam się wyjaśniło po tych dwóch przykładach, jak sobie wyobrazić to, tak? Wchodzenie po piętrach, hotel, pokój, S2, P6. To jest świetny, świetny sposób na to, żeby sobie to jakoś wyobrazić, jak będziecie pisali jakiś sprawdzian kartkówkę czy cokolwiek innego. No dobrze, jedziemy dalej. Słuchajcie. Jest jak zapisać skróconą podpowłokową konfigurację elektronową atomu konkretnego pierwiastka chemicznego. Co to znaczy skrócona? Widzicie, tutaj jest taki symbol, znaczy przykład Mg w nawiasie jest symbol neonu i mamy zapisane za pomoc, za, na końcu 3s2. Już wiecie, co oznacza ten zapis 3s2. No i teraz, co to znaczy skrócony? Okazuje się, że możemy, jest taka też metoda po prostu, że gazy szlachetne, które są na końcu układu okresowego w 18 grupie, Możemy je wykorzystać jako taki skrót do zapisania konkretnego pierwiastka. No bo one posiada, zawierają w sobie stałą liczbę tam tych protonów, znaczy, elektronów na powłokach. No i my, zamiast rozpisywać długie tam te wszystkie cyferki, tak? I te pierwsze, piętro, drugie, trzecie, i tak dalej, my możemy po prostu wykorzystać zapis pierwiastka, który jest gazem, gazem szlachetnym, i teraz uwaga, piętro wyżej w układzie okresowym niż ten nasz, czyli z wyższego okresu. Zaraz wam pokażę konkretnie o co tutaj chodzi. Mm. Napisz skróconą podpowłokową konfigurację elektronową atomu magnezu. I teraz zobaczcie, mamy sobie magnez tutaj. I on leży w trzecim okresie. Okay? I teraz patrzę sobie w układzie okresowym, jaki gaz szlachetny znajduje się w okresie wyżej niż magnes. Jest to neon. Dlaczego? Bo teraz zobaczcie, neon zawiera w sobie 10 elektronów, a magnez 12. Co to znaczy? To znaczy, że magnez tak naprawdę jest większy od neonu. O tylko dwa elektrony, czyli ostatnią powłokę, której nie było w neonie, tą walencyjną. Jak to zrobić? Zobaczcie. Magnez, 12 elektronów, dwukropek. Zapisujemy sobie w naszym nawiasie kwadratowym symbol neonu, czyli gazu szlachetnego, z którego skorzystaliśmy. Pamiętajcie zawsze tego piętro wyżej, czyli w wyższym okresie. I teraz zobaczcie, które piętro mi zostało? Tylko trzecie. No bo nie ma trzeciego piętra w neonie, bo on ma maksymalnie dwa, bo jest w drugim okresie. No to w tym momencie, uwaga, wpisujemy sobie trzy. I wiem, że zostały mi dwa elektrony, no bo skoro neon miał 10, a magnez ma 12, no to magnez jest o dwa elektrony większy od neonu. Czyli jeżeli mi zostały w kieszeni dwa elektrony, to wiem, że otwieram ten pokój pierwszy, na tym trzecim piętrze, a pierwszy pokój to zawsze S, czyli podpowłoka S, a na niej maksymalnie mogą się zmieścić dwa elektrony. Taram, no i mam MG w nawiasie NE, to jest 3S2 i to jest ta nasza skrócona, skrócona podpowłokowa konfiguracja magnezu. No dobrze, jedziemy dalej. Zobaczcie teraz zadanie, które możecie sobie sami wykonać i potem odpozować mój film. Napisz skróconą podpowłokową konfigurację elektronową atomu fluoru. No to jedziemy. Fluor jest tutaj. Gaz szlachetny, z którego mogę w tym przypadku skorzystać, to jest ten w wyższym okresie, czyli Hel. No to bierzemy. Piszemy F i wpisujemy sobie 9. Okay, no bo taka jest jego liczba. Taka jest jego liczba atomowa, czyli ma tyle elektronów. I teraz to jest tak naprawdę to samo, co znajduje się w Helu. Ale o ile jest większy fluorot Helu? O ile ma większą ilość elektronów? Hel ma dwa elektrony, co widzę tutaj a fluor 9, czyli uwaga, fluor jest większy o 7 elektronów. I te 7 elektronów znajdują się na piętrze drugim, czyli w drugim okresie, no bo hel ma tylko jeden okres, czyli ma jedno piętro, czyli ma jedną powłokę. No to my w tym momencie piszemy, że jesteśmy na drugim piętrze, pierwszy pokój, który otwieramy, pamiętajcie, to jest pokój S, mam w kieszeni, uwaga, te 5 elektronów, o które on jest większy od helu, czyli pierwszy pokój mieści tylko dwa elektrony, Wchodzę do następnego pokoju. No i uwaga, w tym następnym pokoju mogę zmieścić maksymalnie, przepraszam, 5, 7, elektron, 7 elektronów więcej niż Hel ma, no bo wiadomo, 9 minus 2 to jest 7. No i w tym momencie tutaj mi zostało 2, no to jeszcze mi zostały 5, zostało mi 5, stąd mi się ta piątka gdzieś tam w głowie skojarzyła, bo już wiedziałem mniej więcej, co ma wpisać. No i to jest, uwaga, teraz jak dodamy sobie te 7 elektronów 2 i 5 do tego co jest w helu, czyli te dwa elektrony daje nam 9. No to czyli mamy właśnie nasz F9. Tak jak zapisujemy ten nasz e, skrócony mm, skróconą podpowłokową konfigurację elektronową? Tak zapisujemy, zawsze korzystając z tego gazu szlachetnego wyżej i dopisując te elektrony, które się tutaj nie zmieściły. No dobrze, to teraz dochodzimy sobie do jonów. E, czym różni się jon od atomu? I jak określić liczbę elektronów w danym jonie? Po pierwsze, zapamiętajcie sobie, że atom będzie miał zawsze tyle samo protonów i elektronów i nie tworzy jonu. Nie ma ładunku elektrycznego dzięki temu. Czyli przykładowo, mamy sobie taki tlen. Atom tlenu. To oznacza z jego liczby atomowej, że on ma 8 protonów i ma 8 elektronów. Cyk i cyk. 8 protonów, tak? Czyli mamy coś takiego. Możemy mieć sobie na przykład sód, Na który ma tutaj liczbę atomową 11, to oznacza, że ma 11 protonów i 11 elektronów. Jak, jak widzicie, ilość minusów i plusów się równoważy, więc eee, tutaj, tutaj nie będzie, hmm. no nie będzie jakby ładunku elektrycznego. Ale uwaga, jon to cząstka, która posiada ładunek elektryczny. Skąd się bierze ten ładunek elektryczny? Ponieważ w jonach jest zawsze albo więcej elektronów niż protonów, albo więcej protonów niż elektronów, czyli nie ma tej równowagi, która jest w atomach. No i teraz jak nazywamy jon, który, jak nazywamy jon, który ma więcej protonów niż elektronów? No to jest kation. Tak, to zapamiętajcie sobie. Czyli on pozbył się elektronów walencyjnych. W jaki sposób? To będziemy mówili sobie później, ale już ich nie ma, tych elektronów walencyjnych, więc protonów zostało tyle samo, ale jest mniej minusów. Plusów jest tyle samo, minusów jest mniej niż w atomie, więc plusy wygrywają. No więc teraz plusy zostały bez pary, więc powstał kation, jon dodatni ale są też takie pierwiastki chemiczne, które odbierają od kogoś elektrony i przyłączają do siebie, do powłoki walencyjnej i wtedy protonów było tyle, ile było w jądrze atomowym, ale nagle od jakiegoś innego atomu, jakiegoś innego pierwiastka nagle do, doszły jakieś dodatkowe elektrony, więc minusów jest więcej niż plusów było. No w związku z tym powstały wtedy aniony. No i tyle. No i teraz zobaczcie, mamy konkretną rzecz. Określ, ile protonów i elektronów tworzy anion o 2 minus. No dobra, czyli jeżeli mieliśmy Tren, sprawdzamy sobie w układzie okresowym i uwaga, tren miał. Ok, tren miał, jak był atomem, to miał 8 protonów i 8 elektronów, no bo liczba atomowa to jest 8. A teraz zobaczcie, jeżeli ma ładunek 2 minus, to znaczy, że dwóch minusów jest więcej, czyli ładunków ujemnych jest więcej niż było wcześniej, jak był atomem. A skoro tak, no to znaczy, że ma teraz, uwaga, 8 protonów, bo ta liczba protonów jest zawsze taka sama, jak w atomie, to się nie zmienia, czyli odczytujemy sobie to z układu okresowego. Ale teraz ma 10 elektronów, czyli od kogoś dostał 2 w gratisie. No i stąd się wzięło to 2 minus. No bo mamy więcej o 2 e, ładunki ujemne niż ładunki dodatnie. No i drugie zadanie. Określ ile protonów i elektronów tworzy kation Al3+. Al3+ Znowu sprawdzamy sobie w układzie okresowym, ile on ma e, protonów, bo protony zawsze będą takie same jak w układzie okresowym, więc to możemy sobie odczytać. 13 Plus, bo tyle ma, bo taka jest jego liczba atomowa, ale teraz, ponieważ stworzył kation 3, plus, oznacza to, że o 3 plusy jest więcej niż było minusów. Więc, jak był atom glinu, to miał 13 protonów i 13 elektronów, a teraz jest kation glinu 3, plus, takim ładunkiem elektrycznym, to znaczy, że ktoś od niego zabrał 3 minusy, tam powłokę walencyjną całą. Czyli, jak miał 13 elektronów i ktoś od niego zabrał 3 elektrony, to znaczy, że zostało mu tych elektronów 10. Ok? Czyli tak to działa, jeżeli chodzi o ustalanie liczby protonów i elektronów w jonach. Jedziemy dalej. No, i teraz tutaj sobie przećwiczymy. Słuchajcie, to jak już wiemy, że jak sprawdzić sobie protony i elektrony w danych jonach, czyli nie tak jak w atomach było wcześniej, to teraz spróbujemy sobie ustawić tą konfigurację dla jonów, a nie dla atomów. Pierwsza sprawa. Al. Najpierw sobie porównamy, żebyśmy żebyście byli, wiedzieli o co chodzi. Glin ma liczbę elektronów, bo to jest dla nas najważniejsze. 13. Tak, no to mam z układu okresowego. Konfiguracja powłokowa 13AL dla atomu, tak, żeby wam porównać, nie? bo teraz robimy atom glinu. 13AL, tutaj widzimy, on będzie w trzecim, to jest trzeci okres, tu jest drugi okres, bo ja zrobiłem taki wycinek. Tu jest to nasze 13 elektronów, pamiętajcie. No i teraz tak. Mamy naszą, skoro jest w trzecim okresie, to mamy trzy powłoki. Oj, czekajcie. Mamy trzy powłoki. K, L, M. No i teraz tak, na ostatniej powłoce, ponieważ znajduje się w grupie 13, no to będzie miał 3 elektrony. Potem zostało nam jeszcze 10, czyli 2 i 8. Konfiguracja podpowłokowa. No to uwaga, te nasze piętra to jest 13AL. To mamy na pierwszym piętrze 1S2, potem mamy 2 2 S2,2P6, no bo mamy 8 elektronów. Wchodzimy teraz na trzecie piętro. Pierwszy pokój to jest S2, zapełniam go całego, bo miałem 3 elektrony, jak wchodziłem na trzecie piętro. No i został mi jeden w kieszeni, więc otwieram pokój P i ten jeden elektron tam wkładam sobie po prostu. OK? No i teraz zobaczcie: mamy jon. Ten jon już ma 10 elektronów. Wiecie, których się pozbył? Tych ostatnich, czyli tych walencyjnych. W związku z tym rozpisujemy sobie, tak, nasz Al3. Ile ma powłok, pod powłoko, powłokową konfigurację? No uwaga, skoro pozbył się trzech elektronów, to ta ostatnia powłoka mu zniknęła, czyli zostało mu K2L8. No na ostatnie były trzy, nie ma tych trzech elektronów, więc nie ma tej ostatniej powłoki. Teraz uwaga, podpowłokowa AL3. No to uwaga, piszemy bez tego, co jest na trzeciej powłoce, czyli zupełnie bez tego. Tak, tutaj też tego nie ma. To jest ta nasza powłoka walencyjna. Co mi zostało? 1S2, 2S2, 2P. 6. Koniec. To jest kation glinu i jego powłokowa i podpowłokowa konfiguracja elektronowa. Tutaj mamy tlen. Tlen ma uwaga, 8 elektronów, jak był atomem, czyli o 8 i teraz powłokowa konfiguracja. Ponieważ jesteśmy tutaj, tu jest nasz tlen, tak, tu jest to nasza ósemka, mamy drugi okres, to znaczy, że mamy dwie powłoki KL na Ostatnie powłocześć na walencyjnej mamy 6 elektronów, no bo 16 minus 10. No to na pierwszej zostało nam 2. No 2 plus 8 daje nam, 2 plus 6 daje nam 8. Teraz dalej jedziemy podpowłokowa o 8, to jest na pierwszym piętrze mamy 1S2, na pierwszej powłoce mamy podpowłokę S2, potem mamy drugie piętro, czyli ten noszą drugą powłokę, tu mamy S2 i została nam 2P4, nie? Tak sobie otwieramy ten pokój P. Teraz jedziemy dalej mamy sobie nasz słuchajcie anion. Teraz to jest anion i teraz uwaga, ten anion ma 2 minus. To znaczy, że on będzie miał więcej elektronów o 2 niż miał atom tlenu. No uwaga, O2 minus w takim razie, skoro dostał 2 elektrony, a tutaj zobaczcie na powłoce L miało miejsce, bo L może mieć maksymalnie 8 elektronów, to tak naprawdę mamy K2L Osiem. No, Doszedł do maksa, wypełnił tą powłokę ostatnią, czyli w jego przypadku to była powłoka L. No i teraz uwaga, tak jak w przypadku kationu, kation pozbywał się powłoki, a uwaga, co robi anion? Anion dodaje sobie elektrony do ostatniej powłoki. No i mamy taką sytuację. 1S2, drugie piętro, wchodzimy, mamy 2S2, no i wypełniony cały pokój P. No i mamy nasze L8. No dobrze, i ostatni. Taki, taka prosta rzecz na koniec, bo tutaj o tych anionach i, i kationach to już wiecie, że to jest po prostu różna liczba elektronów. Pamiętajcie, bo to często się myli. Jak coś jest na plusie, to pozbył się elektronów, czyli coś, jak coś jest kationem, to pozbywa się elektronów, czyli będzie miał ich mniej niż atom, a jak coś jest na minusie, czyli staje się anionem, to będzie miało zawsze elektronów więcej niż było wcześniej atomem. Jak ustalić blok energetyczny? blok energetyczny układu okresowego pierwiastków, do którego należy dany pierwiastek. Słuchajcie, zwróćcie uwagę na tą grafikę, ona się świetnie teraz nam spina z tym, co dzisiaj mówiliśmy na lekcji. Układ okresowy dzielimy takie cztery części. No i te cztery części też trochę zależą od tego, jak, które podpowłoki są zapełniane na ostatniej powłoce, na powłoce walencyjnej. No, tak to wygląda, więc teraz zobaczcie. Tutaj mamy pierwszy i drugi okres no to mamy blok S, no bo tam mamy podpowłokę pod S, no bo tak maksymalnie te, to możemy zapełnić. Tu ciekawostka jest taka, zwróćcie uwagę, że przeskakuje nam hel na to, no bo hel jest taki trochę wyjątkowym pierwiastkiem, on nie ma wcale 8 elektronów, jakby wynikało, bo on ma maksymalnie dwa więc to po prostu jest w tym, więc on należy do bloku S cały czas, mimo tego, że jest po drugiej stronie układu okresowego. No czyli kolejność jest taka, z bloku S mamy dalej pierwiastki, które są blokiem P, Potem z bloku P staje nam, są pierwiastki, które są blokiem D, zapełniają sobie powłokę D i potem są te, które pod powłokę, przepraszam, pod powłokę F sobie zapełniają. Tak to idzie, jeżeli chodzi o bloki energetyczne. Blok S pod powłoki S, blok P ma pod powłoki P już rozpoczęte, blok D ma rozpoczęte pod powłoki D, a blok F ma rozpoczęte pod powłoki F. Przy czym najczęściej będziecie się spotykali z blokiem S i P, także bez stresu. No dobrze, słuchajcie. Podsumowanie, podsumowanie, czego się dzisiaj, mam nadzieję, dowiedzieliście i trochę wam się wyjaśniło. Dowiedzieliście się, jak narysować uproszczony model atomu konkretnego pierwiastka chemicznego. Tak, było to wszystko. Jak zapisać powłokową konfigurację elektronową atomu konkretnego pierwiastka chemicznego, czyli to wszystkie KLM? Jak zapisać pełną podpowłokową? konfiguracją elektronową atomu konkretnego pierwiastka, czyli to wszystkie nasze pokoje, tak, SPD, to też już było. Jak zapisać skróconą podpowłokową konfigurację? Czyli już wiecie, że jak jest nasz pierwiastek chemiczny w danym okresie, no to patrzymy sobie na nasz układ okresowy i który gaz szlachetny jest piętro wyżej niż nasz pierwiastek z układu okresowego, to ten wpisujemy w kwadratowy nawias, a pozostałe elektrony zapisujemy normalnie podpowłokową konfiguracją. Czym różni się jon od atomu? To już wiecie: jon będzie miał zawsze ładunek elektryczny, bo będzie miał albo więcej, albo mniej, znaczy będzie miał albo więcej protonów niż elektronów, albo więcej elektronów niż protonów. Stąd się bierze ładunek elektryczny i znam dwa rodzaje: kationy, jak są na plusie, i aniony, jak są na minusie. Jony. Jak określić to też już wiecie? Jak zapisać powłokową i podpowłokową konfigurację? To trzeba najpierw sobie wyobrazić, tak? czyli albo pozbył się ostatniej powłoki. Tak, I wtedy jest kationem no i mamy mniej elektronów, więc jakby kasujemy ją, jakby nie będziemy rozpisywać jej. Albo jak jest anionem, to do, dopełnia sobie tą e, ostatnią powłokę. Nie oddaje elektronu, tylko pobiera od kogoś ostatnią, e, no, no, wypełnia tą ostatnią powłokę. I jak ustalić blok energetyczny? To już wiecie, że jak patrzymy sobie graficznie na układ e, m, okresowy, to on dzieli się na blok S, blok P blok D, blok F. Te nazwy mają dużo wspólnego z podpowłokami i w ten sposób też sobie określamy do jakiego bloku energetycznego należy dany pierwiastek w układzie okresowym i w ogóle. No dobrze. Długa lekcja, ale wydaje mi się, że sporo sobie wyjaśniliśmy. Gdyby coś, to przećwiczcie to sobie po prostu jeszcze raz. Dzięki, że byliście. Mam nadzieję, że Ci pomogłem. Pamiętaj o subie, dzwoneczku, łapce i tej całej YouTube'owej reszcie. Poleć mnie swoim znajomym. No, i do zobaczenia w kolejnej lekcji.